Cześć, witajcie na recenzji książek autorstwa Katarzyny Pakosińskiej, Malina. Mamy drugą i trzecią część z tej serii. Malina Szał Dziewczyna oraz Malina Miód Dziewczyna, wydawnictwa Muza. Są to książki o przygodach dziewczynki o imieniu Malina, inteligentnej, zabawnej, szalonej uczennicy szkoły podstawowej w Malinówku, która dzięki magicznemu szmaragdełku przenosi się w czasie. Oczywiście dziewczyna nie jest sama, otaczają ją przyjaciele oraz rodzina, których możemy poznać już na samym początku książki. Autorka nam przedstawia wszystkich bohaterów, przyjaciół Ola oraz rodzinę Maliny. Autorka książek, czyli Pakośka, kobieta o niesamowitym poczuciu humoru i z rewelacyjnym, zaraźliwym śmiechem, opisuje w zabawny sposób przygody Maliny, wtrącając w to przeróżne, zabawne anegdotki. A sformułowania, które mogą być niezrozumiałe dla czytelnika, są od razu tłumaczone, jak na przykład koszałki opałki, masz babo placek, sumiaste wąsy czy nagroda Nobla. Książkę zdobią czarno-białe ilustracje, zabawne, proste, a zarazem bardzo treściwe. Tak, ten mały obrazek ze zdjęciem oznacza, że w tej książce możemy pisać i rysować. Autorka przygotowała proste, kreatywne zadania i łamigłówki pobudzające wyobraźnię. Pomagają młodym czytelnikom jeszcze bardziej zaangażować się w akcję. No i jeszcze jest zadanie specjalne do wykonania podczas czytania książki. Mamy zaznaczone litery w każdym rozdziale, które na samym końcu utworzą hasło. W tekście nie brakuje również wyrazów dźwiękonaśladowczych, które wzbogacają treść i powodują, że czytanie jest jeszcze bardziej zabawne. Przygody Maliny zainteresują zarówno samodzielnego czytelnika, jak i młodsze dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z książką. Rewelacyjnie napisana książka z wyjątkowymi pomysłami, jak wciągnąć czytelnika i zaangażować go w przygody Maliny. Czytanie z Pakośką to naprawdę świetna zabawa. Polecam, Mama Gadżet!